laureatem Grand Prix Comeda za całokształt twórczości jest Henryk Kuźniak. Po tym, co tu zostało powiedziane, to ja nie mogę z siebie nic wydusić w ogóle. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz, że proszę Państwa, znałem Komedę, pracowałem z nim. Dzisiaj no z tego powodu też mam w gardle sucho. Zgadzam się też z panią prezydent, która mówi, że to jest wspaniałe miasto. Jesteśmy po raz pierwszy z żoną, ale jesteśmy zachwyceni. Przy tej okazji te wszystkie wywiady zaczynam od tego, że jest wspaniałe miasto, bardzo serdeczni ludzie, czy to taksówkarz, czy kelner, czy no, macie coś tutaj ekstraordynarnego. Magia, jest coś z magii. No to, co powiedział tutaj pan Łukasz, no to mnie już zupełnie zniewoliło. W gardle coś mi nie niego, w oczach mają jakąś mgłę. Proszę Państwa, dziękuję, że jesteście. Jestem szczęśliwy, że nie jest za późno, że Andrzej Korzyński był moim serdecznym przyjacielem, także... Dobra. Panie prezesie, czy zechce pan dwa słowa jeszcze powiedzieć? Jest mi bardzo miło, jako przedsiębiorca Ostrowski, że mogę uczestniczyć w festiwalu. Jest to wielki zaszczyt dla nas, pani prezydent, że zostaliśmy zaproszeni. Dziękuję bardzo. My jako przedsiębiorcy oglądamy filmy. Oglądamy filmy na dużym i małym ekranie, ale my też słuchamy filmy. I słuchamy dialogów i słuchamy muzyki. I ta muzyka w filmie nie może przeszkadzać. Ta muzyka musi uzupełniać film. Ta muzyka musi żyć filmem. I żeby coś takiego stworzyć, to trzeba być naprawdę mistrzem. I mistrzu, dziękujemy ci za to i chcemy, żeby jeszcze więcej tworzyć, jeszcze więcej oglądać filmów z tak wspaniałą muzyką. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, już teraz to nic nie mogę powiedzieć. Panie Henryku, proszę się cieszyć wieczorem. Bardzo się cieszymy, że pan jest. Dziękujemy serdecznie. Duże brawa raz jeszcze.